Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Rozpoczynamy nowego vloga i stwierdziłam, że od razu na początku opowiem Wam, co nam się ostatnio przydarzyło. Mieliśmy taką niemiłą sytuację i stwierdziłam, że się z Wami nią podzielę. Zastanawiałam się w ogóle, czy warto jest o tym mówić, ale stwierdziłam, że tak, bo może tym przestrzegę po prostu innych rodziców, żeby jeszcze bardziej uważali na swoje pociechy, bo chociaż wiem, że czasami, mimo że wiecie, że wszystko robimy, żeby wiedzieć, co dzieci robią, jak robią, czy nie dzieje im się krzywda, czy coś im nie zagraża, to nie jesteśmy w stanie jakby uniknąć wszystkich zagrożeń, ale jednak niech ten film będzie taką przestrogą dla innych, bo my mieliśmy taką sytuację, że pierwszego dnia szkoły, jeszcze kręciłam wtedy vloga, wszystko było ok i po prostu wieczorem nagle przyszła Lila, tak o godzinie gdzieś 7-8, z kulką metalową w ręku i powiedziała nam, że ona połknęła przed chwilą taką samą kulkę. Już Wam tłumaczę, że kulka metalowa pochodzi z gry typu magnesy, że są te magnetyczne magnesy, do tego są dołączone kulki i wiecie, tworzycie różne rzeczy. Wielokrotnie na pewno widzieliście we vlogach, że Lila się bardzo dużo magnesami bawi, to jest w ogóle jedna z jej ulubionych zabawek już od jakichś dwóch lat mniej więcej. Od razu zaznaczę, że zabawka jest odpowiednia do wieku dziecka plus 5 lat i jak Lila nam to powiedziała, no to byliśmy przerażeni i też powiem Wam szczerze, że trochę zdenerwowani, bo rodzicom nam wydawało się, że Lila już jest za duża na to, żeby móc połknąć, wiecie, kulkę, którą się bawi. Zazwyczaj takie problemy i takie obawy mają rodzice, które mają młodsze dzieci w wieku 3-2 lat. Wiadomo, wszystko trzeba chować, uważać, żeby dziecko nie wzięło do buzi i w ogóle. Nawet dzieci 5 lat też jeszcze może się zdarzyć, ale tutaj mamy 7-7,5 roku dziewczynkę, która także w zabawie połknęła jakiś przedmiot, który nie powinien się znaleźć w ogóle w jej buzi. Powiem Wam, że ja byłam tak samo zaskoczona, jak pewnie Wy teraz, jak Wam to opowiadam. Szczególnie dlatego, że Lila się naprawdę bardzo długo bawi magnesami i nigdy jej nie przyszło nic takiego do, wiecie, do głowy. Była dużo mniejsza. A tu, no, bach. Tłumaczyła to tym, że po prostu coś się podkusiło, wzięła tą kulkę podczas zabawy do buzi i nie chciała jej, wiecie, połknąć, nie miała takiego zamiaru, ale niestety ta kulka jej się przesunęła, ponieważ jest śliska, bo to taka okrągła kuleczka, centymetrowa mniej więcej, i po prostu ją niechcący połknęła. Co w tym wszystkim jest dobre, to, że Lila przyszła od razu i nam o tym powiedziała, że wiedzieliśmy dokładnie, jakich wymiarów jest ta kulka, ponieważ tych kulek jest bardzo dużo w zestawie. Jedyne co, to obawialiśmy się, czy ona nie jest z magnesem, bo połknięcie kulki z magnesem no jest dużo bardziej zagrażające dla dziecka, człowieka, osoby, niż połknięcie zwykłej kulki. I wiadomo, że też rzeczy z kantami są bardziej niebezpieczne niż te rzeczy opływowe bardziej. Co było dalej? Dalej zadzwoniliśmy tutaj szybko do przychodni i od razu powiedziano nam, że trzeba jechać do szpitala. Więc spakowaliśmy Lilę, Matyldę, nie, Matylda wtedy została z ciocią i zabraliśmy Lilę do szpitala dziecięcego. W naszym mieście jest szpital dziecięcy i tam się udaliśmy. Dostaliśmy się dosyć szybko, wszystko sprawnie przeszło i pani, która już tam spisywała te wszystkie informacje, była pielęgniarka, która spisywała informacje dotyczące całego tego zajścia i tak troszeczkę nas pocieszyła, bo my byliśmy bardzo przestraszeni. Wiecie, taka kulka może gdzieś utknąć, czasami grozi to operacją, ciało obce w naszym ciele, no to nie jest rzecz normalna, sytuacja normalna. I ta pani powiedziała, że jej syn też coś tam połknął, dużo większego i że tak naprawdę nic się na szczęście nie stało.
Dostaliśmy się do pani doktor. Pani doktor, ponieważ fajnie było to, bo od razu zapytała, czy to nie była magnetyczna kulka. Powiedzieliśmy, że mamy taką samą i to był plus, bo tutaj byłyby obawy. Nie wiem, czy wtedy by nie było robione prześwietlenie i Lila by nie została w szpitalu, ale ponieważ mieliśmy taką samą kulkę, to ta pani zabrała tą kulkę i poszła sprawdzić, czy ona nie jest magnetyczną kulką, że ona nie jest magnesem. I że to jest akurat plus dla nas. Pytała Lila, jak się czuje. Bardzo ważne jest też to, żeby na początku zobaczyć, czy dziecko nie ma problemów z oddychaniem, czy nie kaszle, ponieważ wtedy może się okazać, że kulka dostała się do płuc i to też jest bardzo niebezpieczne. Kulka, przedmiot obcy. Ale tak nie było. Lila nic nie bolało, brzuch ją nie bolał, była tylko wystraszona. No i ogólnie wróciliśmy do domu, wysłano nas z powrotem do domu, kazano tylko obserwować, gdyby bolał ją brzuch, cokolwiek by się pogorszyło, to żeby po prostu szybko wracać do szpitala, ale jeśli nic takiego nie będzie miało miejsca, no to po prostu Lila tą kulkę za parę dni powinna wydalić. Co mogę wam powiedzieć, historia skończyła się dla nas bardzo dobrze, ponieważ Lila tą kulkę wydaliła, nie bolała. Jeden dzień odrobinę pobolewał ją brzuszek, ale to myślę, że po prostu może też trochę ze stresu, ale nie było to tak, żeby ona narzekała, żeby trzeba było jechać do szpitala, tylko takie tam przez chwilę po jedzeniu, że troszkę ją boli, a już za 5 minut nie narzekała. I taka to jest historia i stwierdziłam, że się nią z wami podzielę, bo naprawdę ja bardzo zwracam uwagę na dziewczynki, staram się zawsze, żeby miały bezpieczne zabawki, ale jak widzicie i nie minęło i nas, dziecko może wziąć po prostu guzik w domu, który leży gdzieś na półce i go połknąć. Po prostu chciałam was tym przestrzec, uważajcie na te młodsze dzieciaki, bo to jest bardzo niebezpieczne, to jest ułamek sekundy. Trzeba naprawdę być bardzo wyczulonym i jakby to powiedzieć, nie traćcie czujności, nawet jak dzieci są starsze, bo w naszym przypadku, jak widzicie, Lila już jest naprawdę dużą dziewczynką, po której by się, no, my byśmy się nie spodziewali, nie tylko my, bo jak tak rozmawialiśmy w gronie tam rodziny czy znajomych, to też wszyscy byli zaskoczeni, że taka duża dziewczynka wpadła na taki niebezpieczny pomysł. I tyle, kochani. Mam nadzieję, że to było dla was też ciekawe i po prostu dzięki temu, że wam to opowiedziałam, podzieliłam się z wami tą historią, to wy też będziecie uważać bardziej na swoje pociechy i też na te zabawki niektóre, bo one są, no, czasami niebezpieczne. W tym momencie magnesy Lili po prostu odebraliśmy ze względu na to, że no, wydaje nam się to teraz niebezpieczne, chociaż ona już na pewno by teraz, nie wiecie, nie wzięła do buzi, ale jednak no, my jesteśmy jakby bardziej przejęci tym faktem, który się wydarzył i wolimy dmuchać na zimne. I tyle, kochani, a teraz przechodzę do vloga, także zachęcam was do oglądania. Opowiedziałam wam tutaj, jak widzicie, tą historię, trochę się rozgadałam, a teraz was zapraszam na vloga, jakieś tam jeszcze urywki i będzie vlog z nami, może z paru dni, a może z jednego. Pokażę wam, kochani, kolczyki, jakie dostałam od męża, nie wiem, czy wam pokazywałam. Nad morzem Artuś mi kupił kolczyki, ja poprosiłam tylko fajnie, jakby były z sówkami i zobaczcie, jakie one są prześliczne, tu mają bursztynki, a tu są takie sówki i bardzo mi się podobają, powiem wam, że no, odpowiadają mojemu gustowi. Dajcie znać, czy wam też się takie kolczyczki podobają. Jacie, ile tu się ludzi dzisiaj kręci na parkingu, da się ustawić w ogóle mój aparat, żeby nie spadł. Wybrałam się na jakieś małe zakupy, byłam już w jednym sklepie, ale nie znalazłam tego, co szukam. Powiem wam, czego szukam. Szukam filiżanek do kawy. Chciałabym, żeby one były dosyć fajne, no ale na razie jeszcze nic nie znalazłam. Zrobiłam jakieś dosłownie drobiutkie zakupy z chemii do domu. Idę jeszcze do kolejnych sklepów, rozejrzę się, co tam ciekawego. Powiem wam, że u nas jest dzisiaj kiepsko. 14 tylko stopni, raz pada, raz nie pada. Jest zimno i ja aż założyłam płaszczek. Ale co jest ciekawe, że od jutra idzie ocieplenie, będzie 18, nawet do 22 stopni za parę dni. Także będzie słonecznie, zapowiada się tylko dzisiaj taki kryzys pogodowy, a od jutra już normalnie. Normalnie fajna jesienna, złota jesień, piękna jesienna pogoda. Dobra, ja się zbieram, bo w ogóle jestem zdziwiona, bo bardzo dużo osób dzisiaj wybrało się na zakupy. Nawet tu, o, widzicie, koło mnie ktoś wyjeżdża. Ciężko znaleźć takie, wiecie, miejsce, gdzie mogłabym spokojnie do was pomówić, żeby nie skupiać na sobie jakiejś tam większej uwagi.
dziewczynki w szkole poszły średnio, Maty się nie chciało, mówi, że się budziła w nocy, pisałam wam na społeczności na YouTubie, tak, to jest ten dzień, w którym kręcę vloga. No i co, zbieram się, odezwę się do was później, jak znajdę coś ciekawego, to wam na pewno pokażę, ale póki co to jakoś tak widzę, że słabo. I coś jeszcze miałam wam powiedzieć, że odstawiam słodycze, ale nie odstawiam lodów, muszę sobie coś zostawić i właśnie idę kupić jakieś lody, ale nie będę jadła batoników i innych pierdół. Dzień dobry, Matyldziu. Cześć. Co robisz? Pisuję. Co czytałaś? Nie lepiej przy stole, przy biurku? Nie. Są dziewczyny? Zamknięte drzwi? Tak. Idziemy do szkoły. Uwaga, przechodzimy. Nic nie jedzie, możemy przechodzić. Chodź. Ciepło dzisiaj w miarę, co? A, no to wiążemy, Matysia. Poczekamy chwilę, dzieci, poczekajcie. Lila, czekamy, kochanie. Janek, to wróżka zębuszka? Przyjdzie czy już nie? Nie przyszła. Nie przyszła. Ja już za duży. Jaki masz sekret? Nie mogę powiedzieć. No, no to zaczynasz i nie mówisz. Aha, czy jeszcze szansa jest. Fajnie, w drugim tygodniu szkoły. Wczoraj dziewczyny wróciły takie podekscytowane, że tak super było w szkole. Ja nie wiem, co się działo. A wiem, coś z religii fajnego. Nie. Tak, bo Lila mi mówiła. A ja też mam. Pamiętasz, Lila, o czym się uczyłaś? O czym? Ja też miałam, ale ja miałam bułę. O czym, Lirusiu? Było o Bogu. O Bogu? No. Obiecałam, że wam, kochani, pokażę, chyba w poprzednim vlogu wspominałam, jakie książki kupiłam dziewczynkom w Polsce. W tym roku kupiłyśmy tylko dosłownie dwie książki, bo naprawdę można zamówić w różnych księgarniach internetowych w Anglii bez problemu książki. I tak. Książki, które wybraliśmy, to były książki, które, wiecie co, spotkałam nad morzem na takim kiermaszu książki czy coś w tym stylu. I za pierwszą książkę zapłaciłyśmy 9,50 i jest to Kłopoty za rogiem, Bella ma nową przyjaciółkę. Książki bardzo spodobały się tak jakby z okładki i z pierwszej strony, co tam przeczytałyśmy dziewczynkom. A druga to jest Kod przyjaźni, dziewczyny kodują. Od tej mamy zacząć czytanie. Dziewczyny chcą bardziej, żebyśmy tą, więc ja myślę, że to będzie wyglądało tak, że ja będę trochę czytała, trochę Matysia. Po prostu zaczniemy sobie tak razem czytać. Jakiś trudniejszy wyraz to Matysi pomogę. No, tu jest troszeczkę inne pismo, zobaczcie, takie łatwiejsze do czytania i z takim sobie zauważyłam Matej radzi lepiej, ale jak już jest taki drobny, widzicie, druk, no to już nie jest aż tak łatwo. Co jeszcze wam pokażę z rzeczy zakupionych? Nie mam hybrydy, zdjęłam hybrydę i mam pomalowane dokładnie tym lakierem, można to tak nazwać, to jest taka silna, jakby to powiedzieć, to jest taki lakier utwardzający, ale ja czytałam też w internecie, że to jest odżywka, więc mam nadzieję, że będzie pełnić funkcję odżywki ze względu na to, że moje paznokcie po hybrydzie zrobiły się troszeczkę jak papier, mięciutkie, i to jest ten moment, w którym ja stwierdzam, że trzeba dać im odpocząć. Także pomalowane mam kilkakrotnie tym lakierem, dwukrotnie, trzykrotnie niektóre paznokcie. No i zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. Poleciła mi to Kasia, dzisiaj byłyśmy razem w sklepie i powiedziała mi, że ona korzystała z tego lakieru i że on się jej fajnie sprawdzał. Także dam wam znać za jakiś czas, czy moje paznokcie troszeczkę odzyskały formę, bo na takich bardzo miękkich paznokciach, zniszczonych hybrydą, nie trzyma się kolejna hybryda i jakby wiecie, no to jest troszeczkę słabe. Pamiętacie, jak przed wakacjami zrobiłam farbowanie w domu, tylko zrobiłam to nieprofesjonalnie do końca, ponieważ nie użyłam farb rozjaśniacza fryzjerskiego, tylko jakiś tam, jakąś farbę z L'Oreala. Tym razem podchodzę do tematu profesjonalnie i niedługo będę farbowała swoje włosy. Mam już tutaj farbę Schwarzkopf Blonde Me. Powiem wam, że bardzo dużo pozytywnych opinii słyszałam. Kiedyś nawet użyłam chyba raz, wzięłam od szwagierki albo nawet sama miałam, ale to już było dawno. I do tej farby zamówiłam właśnie utleniacz 12%. Taki mocniejszy, ja mam bardzo ciemny odrost, stąd stwierdziłam, że wezmę mocniejszy. Te farby ponoć są rozjaśniacz bardziej, bo to nie jest farba. Chroniące nasze włosy, nie niszczą ich w ten aż tak bardzo. I powiem wam, że będę niedługo farbowała swój odrost taką profesjonalną farbą.
I jeszcze chcę zamówić toner. Toner, właśnie się zastanawiam, jakie szukam informacji w internecie. Jeśli są tu jakieś fryzjerki, mogą coś doradzić, to bardzo proszę piszcie w komentarzach, ja z chęcią skorzystam z rad. Po ufarbowaniu włosów, rozjaśnieniu odczekam 2-3 tygodnie i będę robiła keratynowe prostowanie włosów. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć film z takiego bardziej profesjonalnego tym razem farbowania, bo lepszymi farbami, można tak powiedzieć, lepszymi środkami fryzjerskimi. Czy nie interesuje Was ten temat? Czekam na to, co napiszecie. Obiecałam też, że po wakacjach będą znowu pozdrowienia, tylko tym razem będę pozdrawiała 3 osoby we vlogu. Także kochani, kto chce być pozdrowiony, niech zostawia komentarz na dole. Ja postaram się kogoś pozdrowić. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się spodoba. Clark patrzyła na mnie przez chwilę, po czym spojrzała przez ramię na wypisane cyfry. Zgadza się. Wzięła gąbkę. To wszystko na dzisiaj. Nic nie zadaję, ale za to przejrzyjcie sobie w domu dzisiejszą lekcję. Zadzwonił dzwonek. Do zobaczenia, miłego. To są wściekaczki. To są wściekaczki. Barbami. To Barbara. Idziemy z Barbara. Barbara.